Halo, halo, dzień dobry, witam. Witam, Felsbrun z Kruksem. Dzień dobry. No, a co, tu będziesz żniwa ogarniał na tym polu? Pszenicę na silos, jak coś. Dobrze. Silos, wiesz, gdzie stoi, to powinieneś trafić. A ja dzisiaj będę siał rzepak. Ja dzisiaj będę siał rzepak, Kruks będzie tutaj odbierał z ziarna od kombajnów. Więc jakoś ta robota powinna pójść. Bo kurwa, przez tych jebanych pracowników mam... Laga miałem. Lekkiego. I się troszkę na drzewku zawiesiłem. Kruks ma lagi przez T-Mobile'a, ale chyba da się grać. Nic nie mówił. Że się nie da, więc... Więc chyba jest dobrze. Ctrl C, wypisz szerokość. I dobra. Jak zrobią kółko, to możesz ich zatrzymać, ich pracowników. I wyłączyć im to opcję, żeby w koło nie jeździli. Dobra. Tylko włączysz to zwykłego pracownika. Okej. Sobie jednego od jednej strony, drugiego od drugiej puścisz pola i dasz radę jakoś. No, bo jak nie tych, to kto? No i siejemy ze rzepak. Ciulowym miejscu trochę zacząłem siać. 25 na godzinę z tym silnikiem można latać, to więc hektarów idzie walność z tym silnikiem. Często zaciągnąć w poprzeczniach tutaj, no bo później już nie będzie kiedy. Witaj jak jest. Co, pomóc ci z kombajnami? Czy dostał radę? No, nawoz trochę spierdziela, bo wiadomo, że jest duża dawka. Dobra, tam do końca nie jadę, bo po co? Od silosów muszę to na dwa razy zrobić, bo tam na dole już nie muszę robić poprzecznika. Tam na raz wystarczy. Czy będzie godzinny odcinek? Nie wiem. Bo za godzinę jestem umówiony z Bartkiem. Rybartek 15. Grać na Woli Brudnowskiej, na naszym serwerze. Czy będzie godzinny odcinek? Nie wiem. A ile Kruks ogarnie tamtego pola, to też nie wiem. Co jest? Nic, lagi mam. I to nie mam lagów przez internet. Tylko na Discordzie normalnie wszystko słyszę, a tu widzę cię na mapie, jak jeździsz. O, dobra, ogarnęło się. A może po mapie nie biegałeś? Nie wiem, teraz jest wszystko git. Dobra, ci poprzestawię. Miarę git. Dobra, ustaw tego John Deere'a i ja lecę to wysypać. Dobra, dobra, ustawiam John Deere'a. Trzeba wyłączyć. Gentry racie od drugiej strony pola puszczę. Okej. Okay. No niestety kolega będzie chciał sobie ogarnąć jakoś.
A jak on to zrobi, to nie interesuje mnie to. Do końca odcinka ma być pole zgolone. Tutaj ten clean mu wykoszę tylko, żeby pracownik miał prosto. A tak to jest, to dalej pracownik będzie na to. Będzie wszystko luz. Nowy subskrybent, że pewnie Francuz zasubskrybował swój kanał. 15 minut. Albo ja źle usłyszałem, albo powiedziałeś swój. Snapy przychodzą, nie ma czasu otwierać ich. Bo ważniejszy jest odcinek nagrania. A, Tynkarz opuszcza serwer, okej. Okay. Najlepsze, że ja z tobą dam. No ale już ci nie ma na serwerze, jak chcesz. Chłopa wywaliło. Ja z tobą cały czas gadam. No, ale farmingu ciebie już nie ma. Aha, gra została wstrzymana. No okej. Okay. To co się odwaliło? U mnie się zastrzą. Nie wiem, ale ciebie farming już nie ma, jak coś. A no, jestem dalej normalnie w grze. Co ty powiesz ciekawego? Dobra, kliny okoszone. Więc... No, snapy przychodzą na okrągło. I ile ten Marek i snapów wysła tam? Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, dobra, tu jest tam, tu jest tam, tu jest tam. Tak nie żeby coś, ale to słychać. Dobra. Jadę się, ajdź zaraz. To się wytnie. Cyk, nawracamy. Co ty kota wołasz? Co tam piekowego porta? A że ja? No co mam ci powiedzieć, że sieje rzepak? Nie, on. No, a skąd tym się wyjdzie? To nie tak na dysponowanie. I czeka, masz się farming włączyli. Jak się ma 4000, no to potem takie. O, to ja mam 2000 pingu. Na Discordzie. Ja pierdziele. Czemu ją tak zrąbany net? Ale dlaczego 2000 pingu mi się na Discordzie zrobiło? Nie wiem. Dzień pierwszy czekania, aż się farmi włączy. Czemu? Przecież Wi-Fi mam wyłączone. Jakbym musiał net resetować, ale mi się nie widzi to teraz w tym momencie. Nie wiem, Krux musi dać radę. O! Nie no, bo słyszę normalnie jego zacina, a na Discordzie pokazuje 2800 pingu. To nie przez internet, bo mnie za szybko wypalił. Zatem to dalej na Discordzie byłem i gadałem. Więc to nie mogło być przez internet. To jest jakaś grupa. Mnie nawet z Discorda nie chce wywalić, jak klikłem. No to widzę, że fest i internet siadł.
Bo musiał być reset komputerka i... Reset komputera i tego. I internetu, ale no nie będę tego robił teraz, bo jest odcinek. Ojej. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo clean mam tutaj zasiany, więc teraz po długości to powinno pójść. Tylko tutaj sobie nawrócę ładnie. I wbijam na Discorda. Tylko jeśli mi ogólnie dołączy, no to widzę, że to... To jest ciężko. A, to zarąbisty mam internet w takim razie. To jest ewidentnie moja wina mojego internetu dzisiaj. A, bo deszcz fala i to tak... To tak jest dzisiaj jakoś. No, chyba raz się przez mój internet, bo aż go wywala. Oho, jeszcze neta mi chyba wysypało. Chyba mi jeszcze neta wysypało. No, neta mi wysypało. Dobra, czekajcie. Robię zapis i przerwę robię, bo to Krux musi wrócić tutaj. Robię zapis. Czekaj, da się to jakoś spauzować? Tym chyba. Najmniej kiedyś miałem pauzę przypisaną, no teraz chyba nie mam. Dobra, wiecie co? Przerwa, widzimy się za chwilę. Dobra, wróciliśmy po mojej przerwie. Jak widzieliście, neta mi wysypało. Był nawet komunikat na środku ekranu, wyskoczył. No, no neta mi urwało i... przez to właśnie i... mnie wywalało i miałem duży ping. A teraz już spokojnie, mam stałe 40 pingu. A gdzie jest klas? Tam po drugiej stronie, tam od supa. Okej. Tam już możesz jechać, bo on tam ma 60%. A zresztą widać. No, no ja. 55. No, bo on tam nawraca go. Jak coś, to kombajny 17 na godzinę jeżdżowanie 10. Wiem, bo ty masz tego moda na... Tutaj jest ten mod na... Na prędkość. Ale nie prędkości. Dobra, już go widzę, jak tam nawracam. Albo poczekaj sobie, aż na kwasi pełen zbiornik, zwolnić go, wysypiesz, jak tam chcesz. Tak, żeby było po prostu zrobione, nie? No tak. Co on tam chyba... robi? No, to co, w kosupa pewnie jest. No. To tam, jak będziesz miał czas chwilę, to możesz ten sup objechać mu, obkosić ładnie. Okej. Albo na końcu się go objedzie i... Zatrzymaj się, mordo? Nie, nie zatrzymał się. A po przyśniaku się zatrzymi. Teraz się zatrzymi. A, zatrzymał się. No, ciągnik mi zjeżdża, zapomniałem, że to jest... Ręcznie co zaciągnij. Dobra. O, teraz ma pusty zbiornik, to możesz tam ukosić, jak chcesz. No w sumie tak. Dobra, ty będziesz tu stał. No, dajcie mi tu wejść. Krix, dawno cię u mnie na kanale na odcinku nie było, więc teraz możesz coś powiedzieć, co się u ciebie działo. No w sumie to się trochę wciągłem w inne gry. No i w sumie to tak... Kacpić, znaczy no to było tak, że trochę nam się kontakt urwał, nie gadaliśmy ze sobą. A jak już znowu zaczęliśmy rozmawiać, no to już Kacpić niby skończył z YouTube'em. Fakty, tak było.
A potem graliśmy w 13 przez następne 2 tygodnie. A tak wracając do 13, to trzeba będzie tam kiedyś. Może pójść. Kiedyś. Nie, nie mówię, że teraz, nie. Tylko kiedyś. No w 15 też by szło. No, no tak, no wtedy zaczęliśmy sobie save'a i. To w sumie od ciebie zależy, bo ja mogę iść praktycznie codziennie. No i tam też, chociaż też mam szkołę, nie? To masz pracę, teraz mam szkołę. No ale o 16 codziennie jestem w domu, więc. Sobota, niedziela, dobra, wolna, ja oczywiście. Ja o 15, ale też muszę się trochę uczyć na te kartkówki i sprawdziany. No, ale tam się trochę czasu znajdzie zawsze. Jak myślisz, że ogarniesz to całe pole do końca odcinka? No, ono jest spore, nie wiem. W sumie już dużo okoszone jest. Nawigacja masz. Teraz tego sobie obkaszam. Dobra. Oj, teraz mogę w sumie o tej nawigacji powiedzieć. Dlaczego jeżdżę na nawigacji, a w 15 nie jeżdżę, bo chłop się pytał. No bo po prostu 15 nie jechałem na nawigacji, bo tam Ursusy miałem i nie pasuje mi ta nawigacja do Ursusy. Wolałem sobie na rękę jeździć, tak jak to było w starych i dobrych czasach. No a tutaj jest nawigacja u góry na dachu, widać. Więc nowy ciągnik to można jeździć. Właśnie nie wiem, czy gender się nie będzie odjeżdża, więc najlepiej go zwolnić i wysypać. Bo niektóre kombajny tak mają, wiesz, że do 80 wysypują, mniej rurę spadają. I ten gender tak ma jak coś. A, okej. A słupa objechałeś, nie? Tak. Objechałem. Dobrze. I tak całego Johna nie opróżnię. No nie. Ale tam dużo mu chyba nie zostanie, co? Albo dobra, jednak dużo mu zostanie. Zostanie mu jakieś 12 ton. No 850 kilo się pomyliłem. Ale chyba zdążysz obrócić, co? Jo, chyba tak. Tu jak przez pole przejedzie się sieje, to... Tylko, że klas zaraz będziemy. Dobra, zdążysz. Znaczy, najwyżej poczekaj chwilę. Ja powiem ci, że tylko ten prostokąt ci na środku został, więc... Więc później zdążysz jeszcze pół godziny, masz to. Ewentualnie się zamienimy i sobie trochę posiejesz fendem. O Boże, przypomniało mi się rozrzucanie wapna na bank. No, wiesz na jakiej mapie. Na Bantikow 8000 pingów. No, i teraz tak pomyślałem o tych siewach. Na GPS-ie to chłopie nie dziś radę, co? Tam na monitorku możesz przy okazji zobaczyć lepszynicy już jest na chwilę. Co? Na monitorku możesz zobaczyć, ile pszenicy jest chyba się. Wiem, tam chyba 100 ton było. No, teraz będzie 150. Nawet więcej. 167. Dobra, gender jest przy asfalcie jak coś. A klas... W sumie też przy asfalcie. No to drugie... Aha, Boże, dobra. Będę musiał się klasą trochę pobawić. No, bo on widzę, tam odwali. No i dobra, się da, się wszystko da. O, dobrze, że zniknąłeś jak coś. Co? Dobrze, że zniknąłeś akurat z pola widzenia mojego. Bo widziałem, jak to ładnie w pszenicę wjeżdżałeś. Nie masz dowodów na to.
Teraz bym tak ostre słowa se walnął na piątkę i bym cię widział ładnie blisko. Na górce jadę, to cię widzę. Ale dobra, wysypię jeszcze jedną przyczepę i się zmienimy. Bo też nie chcę całego odcinka siać. Dobra, teraz, ping mam okej, można siać. Bo teraz tak wyszło, że... Że kurde, co każdy czy nie praktycznie siebie to. Na każdej serii. No stary, na Mazowieckiej, na tym, na czym? Na Wielmożej, na Felsbrunie i kurde, na Enkriku siewy i na... I na tym, Elengradzie i na... Na Choćby Leronie. Na Czecha były żniwa ostatnio, nie? No, dzisiaj. Tego ja się cieszyłem, że te żniwa były, bo mnie trochę uratowały to, bo tak to odcinek po odcinku z siebie był dosłownie. Dobra, żeby nie było, nie wyjadę w pszenicę. Chociaż się nie przyznaję do tego, że wcześniej wjechałem. Jak coś, to ja byłem ten na górce, to było widać, ale dobra. To tam wyrąbane. Nikt na to nie zwraca uwagi. Nic nie widziałeś. Nikt nic nie widział. Głożysz. Dobra, John Deere na serwis, już cię od razu mówię. Widziałem, jak gdzieś tam przydzwonił, a nie to przepę. Dobra, zostaw tego klasa. Ja jadę do końca tutaj i ci dam się wypisz. Więc może już tutaj przybiec na pole. GPS jest. Teraz dobrze. Ej, John Deere zjeżdża! O, ręczny. Jak ty? Co? Co? Okej. Okay. Co się stało, przyjacielu? Nic, nic. Czyli on to zrobił w taki sposób. A co to wersja bieda edition tego Fenda? Czemu? Bo nie ma tego dużego komputera. Komputera. Chcesz parówkę? Jaką? Cienką. Co to, a w lodówce? Nie, pochodzę. No, tylko że na tym, na... No wiesz, jak to się nazywa, to seria live'owa, nie? Co wapno rozsiewałem, to tam bez GPS-a jechałem. No bo tam GPS-a nie było. No. I nawet w tym jak... Tam dopiero jajca były. No. Ale... Było, minęło. Nie no, to było wtedy jeszcze fajnie. Osina... ten... O, Osina już się dawno skończyła. No już dawno, no bo Osina była na początku, potem po Osinie był... Jak ta mapa się nazywała? Eurofarms chyba był potem, no. Eurofarms potem był. Co żeśmy kosili klasem, kupili i żeśmy skończyli grać. Tak. A my na niego zbieraliśmy. Dwa dni kontrakt chyba robiliśmy wtedy. Jo, idealnie kosiliśmy takie pole. Nie, u sąsiada. Buraki robiliśmy? A, na trójce. Dobra, pamiętam, to na live'ach było kopanie buraku. To wtedy się ze Zbysiem poznałem wtedy. Wtedy my się ze Zbysiem poznali na kopaniu buraku. No. Ale koszenie idealem też było fajne. Wtedy kurde wszyscy poszli, a my sobie dedykę kosiliśmy wtedy. A bo my dedyka wtedy mieliśmy, dlatego. No tak, tak, tak. Zainwestowałeś w końcu w nas. Trochę. Nie no, bo to musiało być, no bo na live'ach to tak bliższy. Zresztą wiesz jak było. Jakie są internety w Polsce. Byku, wiesz jak jest. To jest rap. A na wóz jakbyś pytał, to masz tutaj na gospodarstwie, na wlocie. Okay. Zresztą oglądacie cinki, to nie wiedzieć. Nasion to ci tam starczy, bo to rzepak to dużo nie idzie. Na tą mapę mi starczy, spokojnie. Który ma więcej? John Deere ma więcej.
A, to mówię, czemu nie chce jechać, a tu ręcznie zaciągnięty? No bo z górki zjeżdżał. Tutaj powinien dojechać John Deere. No i co tak jeszcze powiesz, Krix? Jak się grało na live'ach? O, może tak. No fajnie było. Były dobre czasy. Jo, jeszcze na kolonii żeś występował w pierwszym odcinku. W drugim. W trzecim. W czwartym nie wiem, czy byłem. Byłeś chyba. Albo nie. Wtedy był taki Tomuś jeszcze, pamiętasz go? Co był? Taki Tomek był taki. Co żeś się wyzywali z nim? Tak, ale z kim ja się nie wyzywałem? Ty wszyscy się wyzywaliśmy nawzajem. A, no to nic nowego. Miałem laga i na jednym polu zasiałem rzepak. A ja nawet nie wiem, czy to będzie rzepak. Dobra. Przecież ten siewnik jest tu prawoosiedny, to... To przeciągnie. No to i mamy... Tutaj po pszenicy będzie chyba też rzepak w takim razie. No, myślę, że chyba jo. Ale to sobie w kolejnym odcinku zrobimy takie duże siewy, co? Na dwa. No. No teraz chciałem trochę zapowiedzieć kombajny, myślę, żeby wiesz, nie było zawsze z siebie, nie? No. Trochę nudne jest, jak co odcinek, kurde, siejesz. Zwłaszcza, że na... Co tu za GPS? A, bo on jest przestawiony. Dobra, wiadomo. Pracownika się nie... Ale powiem ci, że... Trochę słabo żeśmy to zrobili, ale dobra. No jakbyśmy we dwóch odwozili, to elegancko by było. Jeden do jednego kombajna pchnęło, drugi drugiego i by było elegancko, a tak to... No ale to spokojnie, za rok się zrobi tak. W sensie jednak kolejny sezon, no może tak. No chyba, że już nie będziecie ze mną grać na to. Nie, no. Wiesz, moje marzenie to było od początku serii iść na ten zbrojno. No i po dwóch latach się udało, co? No. A to dlatego, że kiedyś nie wiedzieliśmy, co to Hamachi, a ja nie mogłem nigdy bić. A teraz jest Hamachi, to idzie w sensie, bić przynajmniej. Powiem ci tak, nie to, że nie wiedzieliśmy, tylko... Ja wiedziałem, że jest takie coś jak Hamachi, tylko nigdy tego nie używałem. Nie wiedziałem, jak to się robi. O, może tak. Ja też. A teraz tylko Hamachi, bo my nie możemy się połączyć z nikim. W sensie ja nie mogę się z nikim farmingu połączyć. Ani z Bartkiem, ani z Michałem. No, z Kruksem to też. Ale nie pamiętam dlaczego w sumie. Ale powiem ci, że w 2020 jest to naprawione i jeszcze trzeba Hamachi. O. No i git. No ale... Dziś jak jest. Łe! Wymusił hop, ale dałem radę. A widziałeś nowego bydlaka z poprzedniego odcinka? Baga miałem! No bo zapis był. Też miałem. A ja chłopie akurat z górki leciałem. To jak ty się znalazłeś na 11? Co? Jakim cudem ty się tam znalazłeś? Czyżby po nasiona jechał? Po nawóz? No. Po nawóz. Jadę po nawóz. Tam go całego nasy. Kto to te kostki powiem? Nie wiem co. No to będziesz miał po kostka zaraz. Ale gdzie to jest tu mordeczka, to... Masz napisane. Feredelizde? Klapę chyba musisz otworzyć.
Ferry no, tam, Divisor? Tam 7 ton nawozu prawie wchodzi to. No, to pieniążków jest... zaraz będziesz miał. Pieniążki. Pieniążki to tam jest najmniejszy problem na tej serii. Wystarczy, że przewinę dzień i mam 40 tysięcy do przodu. Z paneli słonecznych. No dobra, ale jest późne lato. No to co? No potem nie będziesz mógł kosić. Znaczy chyba będziesz mógł jeszcze kosić. No ale ja już nie mam nic więcej do koszenia, tylko to pszenica i koniec. A to zostały im 3 przejazdy. A tu dużo więcej. No to na pewno. Hamuj. O kurna, czekaj, bo zaraz znowu sąsiedni pole rzepakiem. Powiem ci tak, że... Nie. No, zaraz byście jedzieli. Powiem ci, że gdyby nie ten moto, tyle by tutaj nie było zrobione. Ale mnie to ale, pociągło. Ale stwierdziłem, że najmniej czterech tego modu już nie będę używał, bo to tak, tak trochę dziwnie to wygląda, jak tak się rypie tyle kombajny na godzinę. No widzę, że czyli moją starą 17 ma zasianą, to dobrze. Pamiętam żniwa na 3 te, na 3 kombajny na pan, no, bannik. A, nie umiem tego wymawiać. na 3 nie Holandy, tygryski. Tygryski, no. One miały wtedy jeszcze tak fajnie namalowane, te tygryski. Robotka szła. Pamiętam, że na jakichś live'ach by było można znowu zagrać. Można by było znowu jakąś seryjkę zrobić taką. Właśnie z różnych map. W zasadzie można by było, ale wiesz. Tak trochę średnio z szafy u mnie ostatnio. Wiem, ale wiesz. Tam raz do roku można odpalić. Ciężko z czasem, bo trzeba do roboty chodzić od poniedziałku do piątku, a sobota to jest dzień wolny, ale to wie tak, to jest sobota. To na działkę coś tam rozgarnąć, piachu trochę, albo coś porobić na działce, to tak nie jest do końca. 41. No i dobra, powiem ci, że ostatnie 2 zbiorniki będę wysypywał i będzie koniec. To git. A my zaczęliśmy ile? 5 minut przed odcinkiem kosić? No. No, dobra 5 minut, bo żeśmy ile? Pół pola objechali. Kombajny robią roboty, duże zbiorniki tu przede wszystkim robią roboty. No. Nie wiem, czy w przyszłości sobie nie ogarnę tego New Holanda. Wiesz jakiego? Tego, co miałem na Ravenporcie i na Włośnicach mam? No. Bo on ma 60 ton zbiornik, to akurat by było. 60 ton! To tak. Jest naprawdę realne, Kacpiś. No bo on ma tam 3 konfiguracje. 14,5, 30 i 60. Ale bym chyba wziął konfigurację 30 tonową, żeby pod Jundira było. Albo nie. Nie wiem. Właśnie nie wiem, czy te kombajny do końca serii wytrzymają, wiesz? Ale no. Muszą. Bo w sumie większych zbiorników tak, powiedzmy, w miarę oryginalnie nie ma. Dobra, tu można z podniesionym siedmikiem siać. No tak nie do końca ci powiem. Co?
Co? No tak nie do końca z tym podniesionym siernikiem, jak coś. Dobra, jak klasa... Nie, klasa czy Jandira? Dobra, Jandira wyjąć. Bo klasa na mniej zbiorniku to dojedzie do końca. No i pole mamy zgolone. Mamy 24 minuty i tam było ile? Tam było 13 chyba. No to mamy 30 parę minut. No to zaraz koniec. Tylko kombajny ładnie się opróżni. Się wysypie ostatnie zbiory i będzie koniec. Będzie akurat te 45 minut. A może byśmy nagrali jakąś seryjkę z The Foresta? Można by było, ale wiesz jak to z The Forestem jest u nas. No. Czy nie wiesz? Wiem. Myśmy chyba tylko zagrali ile? 2 godziny? 3? No, gdzieś około 3. No chyba 3 godziny, bo 2 razy po 80 było chyba, coś takiego. To około 3 godzin myśmy zagrali w The Foresta. Powiem ci, że jak tak... O, zapis jak coś. No właśnie, widziałem. Poczułem to. Klikłem Escape'a i się zapisał. Tak patrzę sobie na tą mapę i tak patrzę pod tym X-em, że powiem ci, że jeszcze trochę tych landów zostało do kupienia. No. Pociąg jedzie! Najgorsze to będzie szóstkę kupić, bo jest najdroższe, bo tam 800 tysięcy. Chłopie, pociąg jedzie, prawie wpadłem. Właśnie nie wiem, kurde, chyba tą szóstkę będę, nie będę robił po szóstki takiej bolek, nie? W sensie, że po taką dużą górę. Ominę to jakoś. Może sraz na ten nie, ale... On to ma 400 koni, ten, to powinien mieć ten filmik. Bo tą górę to ma ciężko strasznie. Ale chyba ci się nie uda do końca odcinka dostać, więc będziesz musiał po odcinku zostać. Ja? No tak. On mnie tu przetrzymuje pomocy. Nie. Ogarniemy codziennie dostaję słupki chleba i czasami masło. 290 ton mamy, a jeszcze zostało w kombajnach. Czyli jakieś ponad 300 ton z tego pola zebraliśmy. No to majs. A nie, bo tu jeszcze tego była. 11, czyli jakieś 250 ton na pewno. Bo tu chyba przyczepa była z tego pola. 11. Nie pamiętam już, bo to dawno było koszenie. Największe pole to jest chyba 12, nie? Nie licząc landu. No, 12 chyba jako podstawowe pole, to tak. Chyba 12, ale nie wiem. Zaraz się powiem. 6 hektarów ma 12. Jako samo pole, nie land, tylko pole. A 16 ma 4,90. Więc 12 jest największe. No. No ale... Ale nie jest najtańsza. Ale jest tania, bo ona 450 tysięcy. Wiesz, że ta 12 jest tańsza niż pole numer 10 i 7? Nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedyś na samym początku farminga pole numer 12 kosztowało 800 tysięcy. Taka było ciekawostka. Coś. Było coś. Tak samo biogazownia kosztowała tam chyba, nie wiem, 200 albo 100 tysięcy, a potem kosztowała 500. Znaczy teraz, to cały teraz kosztuje 500. Ale na początku kosztowała mniej, wiem. Mniej czy więcej? Mniej chyba. No mniej, na początku mniej. A teraz więcej kosztuje.
Masz kupioną Pegazownię? Nie masz. Nie. Teraz no kosztuje ja 500. 560. A ile mam krów? Nie pamiętam. 6 sztuk. A co? No, a powiedzieć ci ciekawostkę z tą oborą? Czemu 6 krów masz? A zacząłem od 2. Ale czemu masz 6 tylko? No bo się rozmnożyły. Nie sprzedałeś? Nie. No ja zaczynałem od 2 krów, mordeczka. Ale to powinno do tego czasu się więcej zrobić. Ale chyba. Ile minęło? 2 sezony? 3? 3. 3 sezony musiało minąć. Bo na sezon po 2 krowy dochodzą. A pierwszy rok to wiadomo, że nic nie robiły. Bo musiały się urodzić i mleka nie dawało nic. Więc to jest trzeci sezon tych krów. No jak na sezon 2 krowy, no teraz już trochę więcej będzie, nie? Bo wiadomo. Bo teraz w ciąży je ile? 3 krowy chyba są, tak? Czy ile? No, 3 krowy są w ciąży, więc 3 nowe krówki dojdą za 2 miesiące. Za no dwa miesiące, fajnie. Czyli na początku tego, jak to się mówi, zimy będzie. Z górki to idzie. O, dobra, mam zarąbiste miejsce na kombajny, ale dobra. Dobra, elegancko. Ile jeszcze mamy ton? Boże, nie powiedział w końcu. 29 i tam było 200 coś. 290 chyba. No, czyli mamy 320 ton. Helmut! O Boże, jak się wydarł. Na odcinek wleciał. No właśnie, czemu na odcinkach nie siedzimy tylko na FS-ie? Witam. Cześć Michał. Tu Gamerski. Proszę subskrybować. Reklamy okay. Sobie miał zrobić. Tak już nikt nie będzie słyszał. No to już końca co? Nikt nie będzie oglądał. Co Michał powiesz ciekawego? No co mam powiedzieć? No, nie wiem, coś miłego. Na razie trzymajcie się, cześć. O, to jest najlepsza odpowiedź. A, tak, Krux, taka ciekawostka, wiesz, że jeszcze jedna godzin? Ile? Nie wiem, wsiadałeś do niego, czy nie? Co? Byłeś w Szczejarku już, czy nie? Nie. Bo dzisiaj wybiło 69 godzin. Nice. No, 69 godzin wybiło. To super. A Fent ma 65 prawie. A tamten Fent ma 15? A 900 ma 18.8. 18 jednak ma godzin, myślałem, że 15. Kacper, pozdrawiamy Mikula, chłopak dzisiaj urodziny obchodzi. Nie wiem, dzisiaj. W sumie to on już miał jakieś ze 2 tygodnie temu tę urodziny. Nie, to ma dzisiaj. No dobra, ale dobra, ty to też chyba nie trybisz. Trzeba muszę mu życzenia złożyć, chociaż i tak mnie nienawidzi. Na Facebooku możesz mu napisać, ja mu wstawiłem ładne zdjęcie pod znakiem Woodyn. Nie. Budzynek? Miki pogniewany na mnie. A to nie jest Miki Baran. No Miki jest dwie różne osoby. Co? To są dwie różne no osoby. Wiem. Miko o kim innym mówię coś. No wiem. Ale Miki dalej na mnie pogniewany. Głupi jesteś, nie pierdolisz jak potłuczony. Usuń kurwa. Relacja mi się zrobiła na Facebooku, ja pierdolę. Cały kaj zabieram, pracuję w papiera. Ej, ławeczki nie skasowałeś, oszczędziłeś ją. Na razie siekiera, trzymajcie się motyka, się wytnie, młotek, tak, cześć.